Witam. Mamy już nowy sprzęt, Technetix Eurotex, tak w tą 8 cali. Także pokopiemy i zobaczymy. W sumie już trochę pokopałem. Pierwszy fancik znaleziony tym wygrywaczem, łuska myśliwska kaliber 30.06, wystrzelona. Pocisk wystrzelony, jak widać, bo spłonka zbita. Zobaczymy, co jeszcze można znaleźć na tym polu. Na razie sprzęt zachowuje się super. Minęło może 15 minut. Taki dół musiałem wykopać. Z 20-30 cm głębokości, żeby znaleźć kolejną łuskę. Malutka, wystrzelona, pistoletowa, to mogę powiedzieć. Kaliber na oko 9 mm. Ale po oczyszczeniu będzie wiadomo, z jakiej broni był wystrzelony. Same łuski. Jak na razie dwie. Zobaczymy dalej. Sprzęcik pokazuje bardzo precyzyjnie, to mi się podoba. Czułość na 7, 8, wystarczająca dyskryminacja 39, także odrzucam metal cały. Tylko na wyświetlaczu pokażę, ale nie piszczę, bardzo ładnie. No i kończę kopanie, nakopałem trochę dołków. Dwie łuski znalazłem. Całą masę polmosów i innego śmiecia. Pogoda się psuje trochę. Zaczyna kropić, szkoda wykrywacza. Wygrywacz spisuje się dobrze, jest prosty w obsłudze. W sumie włączamy. Pierwsza pozycja w menu. Teraz czułość od 1 do 10. 9 w tej chwili. Druga pozycja, dyskryminacja od 0 do 100. Powiedzmy na 39. Wycina się cały metal, wszystkie śmieci. Tak jak teraz. I tyle, wykrywacz gotowy do pracy. No, ale ja już kończę na dzisiaj. Spisał się w sumie dobrze. Myślę, że to jest lepszy wybór niż Garrett AC-150.